Dzień z Republiką, Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie bardzo serdecznie, za nami Ekspres Republiki, a my tylko będziemy przyspieszać, bo to ostatnie godziny kampanii samorządowej przed drugą turą, a w wielu miastach ta druga tura przed nami w najbliższą niedzielę. Przy okazji zapraszam Państwa na wieczór wyborczy, on się rozpocznie o godzinie 19:30 w niedzielę. No, oczywiście parę bardzo ciekawych miejsc i bardzo ciekawych starć. Kraków, o tym mówiliśmy przed Ekspresem Republiki, ale też Dolny Śląsk i Wrocław. Od tego tematu pewnie zaczniemy. Dwóch gości z dwóch krańców, można powiedzieć, Rzeczpospolitej. Chyba to będzie Państwa prawa albo lewa, nie wiem, lustrzane odbicie, wszystko się miesza, ale gdzieś tam jest Marek Formela, Gdańsk. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. A i również jest z nami Janusz Rzeczkowski, to Wrocław i Dolny Śląski, województwo lubuskie. Dzień dobry, który dzielnie objeżdżał dzisiaj Janusz Rzeczkowski wszystkie te miasta, gdzie czeka nas ciekawa druga tura na ścianie zachodniej. Oczywiście nie to wszystkie w całej Polsce, bo by się nie dało. Od Wrocławia zacznijmy, czyli zacznijmy od Janusza Rzeczkowskiego. Jak wygląda wyścig w tym wojewódzkim mieście na Dolnym Śląsku? No to jest bardzo interesujący wyścig, choć dla wyborcy z takimi poglądami, powiedzmy sobie, konserwatywnymi, prawicowymi, to jest generalnie dość duży problem. Także jak zagłosować w niedzielę, co zrobić, kogo poprzeć. I wydaje się, że w kontekście samych kandydatów tutaj jakkolwiek oczywiście ma znaczenie to, co mówią, jakie głoszą poglądy, gdzieś tam niuanse prawdopodobnie gdzieś tam jednak się pojawiają, ale dużo ważniejsze jest to, kto stoi za tymi kandydatami, kto ich popiera. I myślę, że warto przypomnieć, że Jacka Suprycha poparł Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, który zrobił to trochę wbrew strukturom Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, choć i w tym tygodniu Bogdan Zdrajewski na przykład zaczął popierać Jacka Sutryka i pojawiły się też jakieś inne sygnały, które no jednak były związane z udzieleniem tego poparcia. Zresztą zobaczcie Państwo, jak o Jacku Sutryku właśnie mówił przewodniczący Donald Tusk i jak popierał urzędującego prezydenta. Wielkie miasto, dumne. Ja kocham Wrocław nie tak jak Gdańsk, no ale tuż obok Warszawy, o tak bym powiedział. Z różnych powodów. Ja mam bogatą historię z Wrocławiem, też tą polityczną. Gorąco namawiam wszystkich, żeby zagłosować na prezydenta Jacka Sutryka, który ma nasze oficjalne poparcie. Każdy prezydent, każda prezydentka ma osiągnięcia i ma wpadki, w ogóle bez dwóch zdań, ale pan prezydent Sutryk bezwzględnie zasługuje na szansę drugiej kadencji. Także tak, pan prezydent Sutryk ma nasze poparcie. No, jak premier mówi, że zdarzają się też wpadki, kiedy kogoś proponuje, to znaczy, że tam musiało być naprawdę grubo, mówiąc no tak, kolokwialnie. Liczba tych wpadek, które zaliczył, kolokwialnie rzecz biorąc, tak, eufemistycznie nieco, miał Jacek Sutryk, no to jest, umówmy się, olbrzymia. Przecież tych publikacji, których było w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach, to już w ogóle, to już nie wiem, czy jesteśmy w stanie tutaj to wszystko przypomnieć, ale od Collegium Tumanum przez kwestię dotyczącą zakupu pewnej nieruchomości, po rady programowe, rady nadzorcze, jakaś obyczajówka w ratuszu, jakiś handel samochodami przez kierowców z ratusza, no to wszystko składa się na taki obraz, powiedzmy sobie, quasi komiczny, quasi memiczny. Ale drugiej Sycylii. No więc właśnie. Ale z drugiej strony szeroko pojęte środowisko Platformy na Dolnym Śląsku we Wrocławiu wyraźnie się podzieliło, no bo Donald Tusk, przywódca, premier, wódz Platformy jest za Sutrykiem, ale osoba, nie wiem czy o nie mniejszych, a nawet zaryzykuję, że o większych wpływach i większej estymie we Wrocławiu stawia na zupełnie innego kandydata.
No właśnie, to jest prezydent Rafał Dudkiewicz, który przecież namaścił Jacka Sutryka te wiele lat temu. To on po nim objął schedę, zaczął kierować miastem. Człowiek, który, tak jak powiedziałeś, redaktorze, no, cieszy się we Wrocławiu jednak uznaniem. Dziś wychodzi i wczoraj właśnie podczas konwencji Izabeli Bodnar mówi takie słowa. W 2018 roku w wyborach prezydenckich zwyciężył wskazany przeze mnie Jacek Sutryk. Jacek Sutryk powiedział ostatnio, że ludzie Dudkiewicza powinni odejść. Ma rację, jest pierwszy na tej liście. Mocne słowa z ust byłego prezydenta Wrocławia. No więc właśnie, mamy z jednej strony Donalda Tuska, z drugiej strony Rafała Dudkiewicza. No i teraz wyborco, podejmij decyzję, kogo posłuchasz, prawda? Czyje słowa będą dla ciebie bardziej przekonujące, czy przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, szefa rządu, czy byłego prezydenta Wrocławia, który no, zasłużył się jednak dla miasta i wiele osób no, bardzo dobrze wspomina czasy, kiedy on stał na czele stolicy Dolnego Śląska. Także no, spora zagwozdka dla wyborców. No i coraz mniej czasu do jakiejś agitacji, działań. Zdaje się, że o 19:30 na rynku wrocławskim Rafał Trzaskowski pojawi się z Jackiem Sutrykiem. Także takie warszawskie wsparcie, prawda, dla prezydenta Wrocławia. Pytanie, czy to pomoże, czy nie będzie jednak obciążeniem? To jest pytanie, na które poznamy odpowiedź w niedzielny wieczór wyborczy, który także będzie oczywiście w Telewizji Republika od godziny 19:30. Więc na to pytanie już nie tak odległy czas znajdziemy odpowiedź. A jak wygląda sytuacja na Pomorzu? Z południa na północ się przenosimy. Marek Formela, jeżeli pan redaktor chce, to może być komentarz do wydarzeń wrocławskich, ale też szerzej, bo na północy, na Pomorzu, na Warmii i Mazurach, na Mazurach, w Elblągu też trwa ciekawy wyścig. Jak te drugie tury przebiegają na północy Polski? No jakiś refleks dolnośląski mamy, bo inny mieszkaniec Sopotu, pan Jacek Karnowski, też się bardzo zaangażował w rekomendowanie różnych kandydatów. Na przykład w Tczewie, w którym niespodziewanie wygrał działacz społeczny, przedstawiciel różnych ruchów obywatelskich, przy tym radny, powiedział, że nie należy głosować na tego pana bez kandydatem niedemokratycznym. Więc jest jakaś taka obsesja w środowisku Platformy Obywatelskiej, żeby dokonywać arbitralnej oceny, kto jest demokratą, a kto nie jest. Znaczy demokratą jest ten, kto, na kogo wskaże ważny polityk Platformy, a niedemokratą, czyli konkurentem, jest ten, kto akurat w Trzewie zdecydowanie wygrał wybory. Zresztą doszło tam do haniebnego pomówienia pana Brządkowskiego o jakieś skojarzenie z rokiem 33 i z taką próbą przejęcia władzy w sposób legalny, czyli obalenie prezydenta w sposób najzupełniej legalny, powiązane z głosowaniem w 33 roku w Wolnym Mieście Gdańsku. Z tego co wiem, to chyba pan Brządkowski ma zamiar w tej sprawie skierować pozew do sądu, bo pana Karnowskiego poniosła najwyraźniej historyczna fantazja albo ignorancja. Zresztą sam Karnowski jako adwokat wyborów samorządowych, demokracji, został podsumowany wyrokiem Sądu Okręgowego w sprawie sporu, wojny, którą wydał Sopockiemu klubowi tenisowemu. Przegrał 40 spraw, a sąd w konkluzji stwierdził, że działania w sopockiej administracji pod jego kierownictwem łamały rażąco zasady współżycia społecznego. Mamy też ciekawą rywalizację w Kartuzach, gdzie okazało się, że burmistrz niedawno sprzedał mieszkanie radnej, co jest na gruncie prawa o samorządzie gminy wykluczone. Jego konkurent i dwoje radnych złożyło doniesienie do prokuratury i prokuratura rejonowa w Gdyni zajmie się z pewnością tą sprawą. Natomiast jeżeli przywołujesz Elbląg, to wydaje mi się, że tam jest taka dość zasadnicza i fundamentalna rywalizacja
związana z tym, że obaj kandydaci mają bardzo silną konotację polityczną. Obaj nie maskują swoich politycznych wyborów. No miło usłyszeć, że pan Misan będzie kierował się względami humanitarnymi, jeśli chodzi o politykę migracyjną. To są względy, które do polityki europejskiej wprowadziła kanclerz Merkel, której dziadkowie, państwo Jęcz, pochodzą właśnie z Elbląga, więc można powiedzieć, że jakiś rozmiar niemieckiej polityki migracyjnej kandydat Platformy próbuje przenieść przez kolejne pokolenia dla mieszkańców Elbląga. Nie chodzi bowiem w tym przypadku, nie chodzi jednak w tym przypadku o politykę humanitarną, tylko o myślenie w kategoriach polskiej racji stanu i na tym tle pan Śliwka wypada zupełnie inaczej niż uwikłany w jakieś wątpliwe skojarzenia pan Misan. No mamy też ciekawe wybory w różnych gminach kaszubskich, w Szemudzie, gdzie kandydat ucieka od odpowiedzi na wiele ważnych pytań i kapitał zmiany jest dużo większy niż kapitał kontynuacji. W Sierakowicach, rdzennej kaszubskiej gminie słabo znanej Donaldowi Tuskowi, choć opodal ma kawałek gruntu, który ugoruje jako pierwszy rolnik w Polsce. Więc emocji na Pomorzu nie brakuje, ale największe są chyba w Gdyni. W Gdyni, w której niespodziewanie pani Kosiorek kandyduje przeciwko panu Szemiotowi. Gdyni, w której doszło do sensacji na miarę kraju, do detronizacji prezydenta Szczurka, który utracił kontakt, jak to mówi młodzież, chyba z bazą, czyli utracił kontakt z mieszkańcami. Natomiast wybór między panią Kosiorek a panem Szemiotem jest dla na przykład elektoratu konserwatywnego podobnie trudny jak we Wrocławiu, o czym opowiadał Janusz. To jest ten opis na Pomorzu. Panowie, to jeszcze spójrzmy z takim pewnym oddaleniem. Wydaje się, że w tych miastach, gdzie będzie druga tura, największe szanse ma Platforma Obywatelska. Ta druga tura pokaże, że partia rządząca gdzieś tam w dużych miastach ma poparcie, czy jednak, a to w Krakowie, a to w Elblągu, a to w Gdyni, a to we Wrocławiu, partia czy ludzie związani z partią Donalda Tuska mogą przegrać. Jak to wygląda? To może Janusz Rzeczkowski na początek, skoro nikt nie jest wyrywny. Dobrze, to tak. Ja jeszcze dodam do tych miast, bo dziś mówiłem o tym na antenie Telewizji Republika, więc Gorzów, Zielona Góra i Legnica. To jest ściana zachodnia i tak te dwa pierwsze miasta to są odpowiednio północna i południowa stolica województwa lubuskiego, niedużego, bo przecież milionowy region, ale jednak stolice mają swoje znaczenie. No i tam wszędzie występują kandydaci Platformy Obywatelskiej kontra funkcjonujący, urzędujący prezydenci z lokalnych komitetów. Więc na dwoje babka wróżyła. Na przykład w Zielonej Górze kandydat Platformy w Zielonej Górze miał kilka procent przewagi nad urzędującym prezydentem, ale i tutaj uwaga, od elektoratu konserwatywnego, elektoratu Prawa i Sprawiedliwości będzie zależeć, co się wydarzy. Oczywiście przy założeniu, że samą frekwencję, albo ta frekwencja będzie odpowiednio proporcjonalnie jakby porównywalna. Podobna sytuacja jest w Gorzowie i w Gorzowie też jest urzędujący Wójcicki. Kandydata z Platformy Obywatelskiej. Natomiast w Legnicy, i to jest duże zaskoczenie, po 22 latach następuje totalna zmiana, dlatego że no, urzędujący prezydent, który nawiasem mówiąc przekazał swoje poparcie konserwatywnej, ale nie związanej bezpośrednio formalnie z Prawem i Sprawiedliwością kandydatce, no on stracił urząd po pierwszej turze, bo zajął trzecie miejsce, a w drugiej turze właśnie spotka się kandydatka konserwatywna, prawicowa z kandydatem Platformy Obywatelskiej. On akurat w tej pierwszej turze miał lepszy wynik. No i tutaj też pytanie oczywiście, jaka będzie frekwencja, jakie będzie zaangażowanie, ale też warto zaznaczyć, Legnica, były miasto wojewódzkie, drugie miasto pod względem wielkości na Dolnym Śląsku i po raz pierwszy sytuacja, że do drugiej tury właśnie przechodzi konserwatywny kandydat, konserwatywna kandydatka. Więc tutaj oczywiście
handicap związany z tym, że jest to partia, mówiąc o Platformie, jest to partia rządząca, ale to się tak wprost nie przełożyło. No, jednak wynik wyborów pokazał, że to poparcie wcale nie jest takie, jak liczyli działacze Platformy, a Prawo i Sprawiedliwość ma się całkiem dobrze. To skoro przy drugich miastach jesteśmy, druga w województwie dolnośląskim jest Legnica, w Polsce jest Kraków. Posłuchajmy, jak mieszkańcy Krakowa, byłego miasta stołecznego Krakowa, patrzą i co myślą, patrząc na drugą turę wyborów samorządowych. Oczywiście, że zmiany muszą być pozytywne, natomiast w przypadku wygrania pana Miszalskiego nie zmieni się nic. Miszalski chyba. Ciężki wybór, ale myślę, że Aleksander Miszalski. Ja jeszcze nie wiem, na kogo będę głosował, ale nie podoba mi się na pewno to, że obaj kandydaci nakręcają taką falę hejtu na siebie nawzajem. Gibała! Wszystko się może wydarzyć, ale mam nadzieję, że wygra pan Miszalski. Ciężki wybór. No Gibała. Ja kibicuję panu Gibale. Chyba na Gibałę bym głosował. Aleksander Miszalski. Mam nadzieję, że Gibała. Twarze znam, ale programów nie znam. Nie odzywali się do mnie, nie przekazali mi swojego programu wyborczego. Gibała. Znaczy Gibała już startował parę razy. Jak do tej pory nie słychać tak za bardzo, żeby coś zrobił dla miasta Krakowa. Sądzę, że Miszalski. Dla mnie żaden. Nie wiem, ja tylko widzę te plakaty z Miszalskim cały czas. To prawda, ta machina partyjna jest widoczna w Krakowie. Kandydat, no taki społeczny, powiedzmy, ruchów miejskich, Łukasz Gibała i kandydat partyjny. Widać różnicę finansową. Kraków podobno zasypany ulotkami, plakatami, plakacikami, banerami Aleksandra Miszalskiego. Podobno w Krakowie jest jakaś ustawa krajobrazowa, która miała to temperować. W przypadku wyborów chyba została zawieszona albo sama się zawiesiła i Aleksander Miszalski jest wszędzie podobno w Grodzie Kraka, ale to skieruje do ostatniego pytania, które chciałem do panów redaktorów skierować, czyli czy te wybory faktycznie są samorządowe? Czy to jest tak, że te wybory, które już w niedzielę się zakończą, tymi drugimi turami w wielu miastach, jednak nie pokazały, że w samorządzie, zwłaszcza w wojewódzkim, ale też i powiatowym, rządzą duże partie i duże pieniądze, a samorządności tam jest niewiele. To może od Marka Forneli zacznijmy, czy w ogóle ile było samorządności i obywatelskiej inicjatywy w tych wyborach, a na ile siły partyjnej machiny? No, w Platformie jest tak, przynajmniej na Pomorzu od dawna, że samorządność kojarzy się części tego środowiska znaczącej z samorządzeniem. Nie potrzebują partnera i odwykli od kohabitacji. Nawet nie dbają o to, żeby w różnych strukturach korporacyjnych znajdowali się przedstawiciele opozycji lub niezależni audytorzy różnych spółek miejskich, w których ulokowane są olbrzymie kapitały publiczne. My 2 lata temu zrobiliśmy taką analizę w Gazecie Gdańskiej. We władztwie bezpośrednim Platformy na Pomorzu jest ponad 8 miliardów złotówek i to jest ta rzeczywista stawka tych wyborów i to tłumaczy, dlaczego w tych wszystkich miejscach, w których ludzie związani ze środowiskiem Platformy, właśnie jak Kartuzy, właśnie jak Szemud, właśnie jak Tczew, jest taka inwazja polityków Platformy, taka determinacja i takie wpychanie się funkcjonowanie lokalnego samorządu, takie przekonywanie, że demokracja jest wtedy, kiedy my rządzimy, a nie wtedy, kiedy będzie rządził ktoś, kto nie ma naszego imprimatur. I myślę, że to widać bardzo dokładnie w tych niedużych miastach powiatowych, do których Platforma czuje sentyment, kiedy nimi rządzi i nie czuje sentymentu, kiedy na Pomorzu nimi nie rządzi. W przywołanym już przykładzie Tczewa ten kandydat społeczny w wyborach na radnego dostał ponad 500 głosów więcej od kandydata na prezydenta, który nie uzyskał mandatu, więc przyzwoity radnego trzeba, więc przyzwoity polityk doskonale wie, że nie jest już akceptowany, że ta porażka wisi nad nim i w związku z tym agresja liderów Platformy w Trzewie wzbudziła, a byłem tam wczoraj, wzbudziła spore niezadowolenie mieszkańców tego miasta, bo chcieliby sami według własnego rozeznania dokonać zmiany, bo tę władzę nad samorządem mamy przez moment. Mamy 2 razy akurat w przypadku Trzewa, Kartuz czy Szemudu, kiedy wrzucamy kartkę i ten moment jest niezwykle istotny. Ale warto, żeby w naszych
tych lokalnych społecznościach jednak tak nie było. To ja spuentuję, bo już czas nam się kończy, że jednak warto być aktywnym przez całe 5 lat kadencji, bo są stowarzyszenia, są inne formy stałego nacisku na władze samorządowe, żeby je kontrolować, a sami popychać w danym kierunku, albo nie pozwalać iść gdzieś, gdzie władza samorządowa pójść nie powinna. To apel ode mnie. Bądźmy aktywni nie tylko raz, czy tam dwa razy w drugiej turze, przypadkiem przy urnach wyborczych. Bądźmy, patrzmy na ręce samorządom jako mieszkańcy, jak obywatele przez całe 5 lat. Marek Formela, Janusz Rzeczkowski, panowie, dziękuję bardzo. Chyba notów pokazałem, ale państwo znają, więc państwo się zorientują. Ja państwu życzę miłego wieczoru. Zachęcam się, żeby zostać z telewizją Republika. No i weekend za chwilę, więc jutro zobaczymy się w poranku telewizji Republika. Do zobaczenia.